Dobra, puśćcie. Hej, witajcie ponownie. Po raz drugi zastosowałem podobny efekt jak poprzednio, na którejś tam powtórce do łowców, czyli na KW1S-ie, czyli jedna bitwa po drugiej tym samym czołgiem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W tym momencie znowu Pantera dwójka, ale w przeciwieństwie do poprzedniej bitwy, gdzie kolega bardziej walczył, bił się, bo to wiadomo, Himmelsdorf to troszeczkę wymusza w ten sposób zachowanie. Tutaj mamy Panterę dwójkę na malinówce w roli, no zobaczycie w jakiej roli. W tym momencie jest ze mną kolega Mateos 0911. No, witam. Tutaj byłeś w plutonie z dwoma kolegami z twojego klanu. Pro 4F czy Pro AF to się czyta? Pro for fun. Aha, Pro for fun. Tak. Coś więcej na temat klanu, tak szybko, w skrócie? To znaczy, ja do niego doszedłem niedawno, jakiś miesiąc temu, może głównie z tego względu, żeby grać w plutonach. Bo przed przejściem do klanu to cały czas grałem sam. A teraz gramy też CW codziennie. Tak ogólnie, no, ciekawy klan, fajny. Rozumiem. Powiedz mi, czy to jest powtórka z 8.10? Czy to 8.11. Z 8.11 już? Nie wiem 8.11. dlaczego, jak Tak. mi wrzuca powtórki, wyrzuca mi mody. Także no, na razie muszę sobie to ogarnąć. Możliwe jeszcze, że te mody nie do końca pasują, są dograne. Dobrze. Tak jak powiedziałem już w poprzedniej bitwie, Pantera dwójka to taki med 8. poziomu, ale taki med. Miękki, miękki bardzo też. Ja jak nim zacząłem grać, to po prostu za bardzo nim na początku do przodu jeździłem i potem właśnie szybko ginąłem, ale już teraz powoli już zobaczyłem, jak się nią gra i trzeba się po prostu nie utrzymać z tyłu, nie? Bo to taki bardziej snajperski czołg jest. Wiesz, są medy, które służą do bicia się, no i są medy, które służą do właśnie takiego bardziej snajpienia. No także no, to zależność trzeba znaleźć akurat przeznaczenie dla danego meda. Także no to wszystko, jeżeli już znajdziecie ten taki środek, no to wtedy już będzie łatwiej, już będzie z górki, nie? No tak, to ja właśnie w tej bitwie tak mniej więcej znalazłem, no bo tutaj więcej tego snajpienia jest, stania w miejscu. Wolę właśnie takie mapki tą Panterą grać, bo kiedy mnie wrzucam na Himmelsdorf albo tego typu mapki miejskie, no to niewiele tam zazwyczaj robię. No to jak zobaczysz sobie bitwę, którą właśnie w tym momencie wysłałem, to tam akurat kolega na Himmelsdorfie zrobił bardzo dobry wynik, bijąc się z innymi czołgami, a nie snajpiąc, także no takie masz porównanie, no ale to wiadomo, trzeba mieć czasem dużo szczęścia, czasem Tak, takiego. czasem nawet powiem tak, w Panterę to potrafi nawet szósty tier przebić, a czasami to nawet i zdarza mi się, że obiekt 704 odbije albo jakaś inna dziesiątka. Zależy też, naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia czasami. No tak. Oj, trochę tak głupio teraz komentować bez modów, nawet nie wiem ile już zrobiłeś. To taki strzał chyba tylko, żeby sobie otworzyć drogę do strzelania Tak, bardziej. chciałem tutaj dla właśnie kolegi z plutonu otworzyć im, bo już im wtedy powiedziałem, że zaraz w ten budynek strzelę, żeby mieli strzał na tą T-34. No tutaj przed chwilą na ślepo w tą AT-15 weszło. No ogólnie miałem taki zamiar właśnie w tej bitwie, widziałem, że mieliśmy na początku dobrego skauta, tutaj tego Stewarta, to na początku właśnie napisałem, czy on będzie spotował, dlatego zostałem w bazie, żeby snajpić, ale potem zobaczyłem, że zginął, no to postanowiłem tutaj podjechać, żeby tą górkę coś tam No też ostrzelić. niby to nie jest scout, bo wiadomo, jest to, znaczy on jeszcze chyba nie jest taki duży, nie? Pantera dwójka. Taki, no powiedzmy pośredni, jeśli chodzi o wielkość, tak? Nie ma tak, nie jest No, taka. są mniejsze medy, no, nawet porównanie do obiekta 416, nie? Któż jest o wiele mniejszy. No, ładnie, tutaj tego Tigera dwójkę ma No tutaj, kiedy obijasz. takie strzały wchodziły, naprawdę, no, sam czubeczek wystawał, aż się dziwiłem, że wchodziło.
A widzisz, to jest właśnie cały WOT. W jednym momencie wystaje ci czubeczek, strzela z 500 metrów i wchodzi. A drugim razem ze 100 metrów będziesz strzelał na pełni skupionym celowniku i pocisk poleci zupełnie gdzie No indziej. i nie trafi. No. A, Ja to miałem jest. bardzo dużo sytuacji miałem na innym medzie, na. Ty pewnie też nie grałeś na tym T54E1, kiedy nawet ze 100-150 metrów potrafiły cztery pestki nie wejść, albo nie trafić. Wiesz co? Tak, zgadza się. No, nie wiem, jaki miałeś tam jakby setup zrobiony na zasadzie, w jaki sposób ustawiałeś to wszystko. No, natomiast jeśli chodzi o moduły, ale faktycznie czasem tak było, że tak się niestety odbywa. Ostatnio miałem tak na 1390, gdzie na chyba 5 czy 6 strzałów wyszedł jeden. I to na praktycznie skupionym celowniku, a tak to leciało wszędzie, gdzie chciało. Natomiast za drugim razem w pełni takim celowniku, wiesz, z takiego z półobrotu wchodzi wszystko. No to mnie zastanawia, skąd się takie rzeczy dzieją. No czasami WOT to już jest po prostu, mnie też czasami tak zadziwiają mnie rzeczy w WOT-cie, że po prostu. A na T54.1 no to moduły, no to chyba tak jak każdy stabilizator, ulepszony system i wentylacja, nie? Tak zwany zestaw bojowy i taki sam zastosowałeś później T57 Heavy, czy? Tak, no kupiłem go chyba 3 dni temu, tego Heavika, to samo włożyłem tam te same moduły. No, to jest taka bardzo optymalna, jeśli chodzi o właśnie granie tym heavikiem, że no, on jednak niby szybciej skupia niż 50B, ale jednak potrzebuje tego. Te 2,9 sekundy to jest jednak długo. No, tyle Dobrze. teraz zobaczyłem właśnie, że na naszą bazę zaraz będą wjeżdżać, bo tu się zaświeciły mi dwa czołgi. O, właśnie teraz w tym momencie. Już postanowiłem teraz wrzucić na bazę szybko. I też miałem dużo szczęścia, bo tutaj po prawej jest właśnie ten T25 i zaraz tu się wyświetli jeszcze Tiger. O, właśnie teraz we mnie strzelił. I teraz będę jechał na 70 HP i chyba trzy strzały mnie ominął od niego. Czyli Ale odpuściłeś uda. sobie go zupełnie, bo stwierdziłeś, że wolisz wracać na bazę. Stwierdziłem, że muszę jechać szybko na kapa, bo nikt nie wróci, a skapują nas. No, ten Ale tu. Tiger na full HP, no to faktycznie. No i A tutaj. ja ci polecam oglądać sobie moją powtórkę. To jest tak zwany fuksiarski strzał. No, Moją chyba powtórkę na T29, gdzie wyjechał na mnie w pełni na full HP Tiger. widziałem No, ją, tak. ja miałem 19 HP. To jest coś No. niesamowitego. On tutaj właśnie zaświeciłem, już go nie zdążyłem zresetować, bo to już kolega z plutonu zresetował. Aha. No, ale współpraca drużynowa i dobity, także ładnie, szybko poszło. No, miałbym trochę więcej tych fragów, ale no, tam chyba ze 3 mi uciekły, tam jeszcze. Zresztą teraz wiesz, że jest promocja na medy na te 3 dni premium, kiedy trzeba fragi zdobywać na medach. No to dlatego teraz wszyscy wyczekują na medach, aż będzie ogryzek, żeby dobić, nie? Ale powiem ci szczerze, że całkiem zapomniałem o tym, więc. Ja to wczoraj właśnie zrobiłem. Ciężko trochę było, bo wszyscy te fragi zawsze kradną, to tak. A szczególnie jak sobie na przykład tu z tym ISem trzecim dobijam sobie go, a potem chyba ktoś go na koniec właśnie zgarnie. A wiesz, to jest właśnie czasem takie nieprzyjemne, nie? Dojeżdżasz właśnie do czołgu, robisz z nim co chcesz, a za chwileczkę O, wy teraz właśnie w tym momencie. Ale to no. chyba kolega z plutonu go zabierze, albo ktoś inny. O, właśnie. No i dojeżdża ci albo wyjeżdża za ciebie jakiś osobnik i dobija go, nie? I on jest zadowolony, bo on ma fraga, a ty masz 1500 damage'u, i nie masz tego fraga. Tak, to jest właśnie szczególnie spotykane właśnie w tych czerwonych graczach, którzy się ustawiają za mną i czekają, aż ja, że tak powiem, wydoję tego gracza tamtego i wyjeżdżają potem tylko, żeby go dobić. Dokładnie. Jak widzicie, mało fragów. Mało, naprawdę mało, ale okazuje się, że nie samymi fragami można zdobyć dużo expa. Co zrobiłeś? Oznaka mistrzowska, Spartanina, bo, no bo jechałeś rzeczywiście na totalnym ogrysku. Duży kaliber, no to zaraz zobaczymy, ile zrobiłeś damage'u. Stalowa ściana, mięciutkie mednie.
100 Też pancerza. chyba się dziwiłem, no, To, że dostałem. o co mi najbardziej chodziło, czyli dostałeś służbę patrolową za podświetlenia, czyli w tym momencie, że robiłeś bardziej za świetlika, jak mówiłeś, ten wasz spotter zginął, więc ty przejąłeś jego obowiązki. No tak się trochę też starałem właśnie zaświecić. A tutaj, o co mówiłeś o tym medalu duży kaliber, to jest, jeśli zrobisz 20% 20% damage'u damage'u, znaczy drużyny przeciwnej. tak, 20, nie, 20% HP posiadanego przez drużynę przeciwną. No, no, coś takiego, no. I dostałeś jeszcze wsparcie, także, no bo wiadomo, że biłeś te czołgi, zaraz zobaczymy, ile dokładnie je uszkodziłeś. Twój damage 4132, to działo bije po 240, więc takie damage rzędu 2000 to nie jest żaden problem, natomiast zrobić 4, 5, 6 tysięcy, no to już się trzeba ostrzelać, także to już jest większy problem. Twoi koledzy, powiedzmy tak, że w sumie zrobili praktycznie tyle co ty sam, jeśli chodzi o damage, także postarały się tutaj. No i Zobaczmy tam teraz jeszcze tak. prawie 3000 wyświetlenia, nie? No, Też no właśnie do tego jakieś. dochodzę. 22 strzały trafione, 26 wystrzelonych. Widzę, że tutaj jechałeś zupełnie bez golda, więc zarobek całkiem przyzwoity, bo 75 tysięcy dostałeś na 355. 4132, 12 strzałów otrzymałeś, z czego 7 cię przebiło, 5 nie spenetrowało. Potencjalnie dostałeś prawie 3000, no to już jest, jak na tego meda, to naprawdę No ja jest. też się bardzo dziwiłem, że dostaję stalową ścianę. Chyba drugi metk, na którym stalową ścianę dostaję. No na te 54 się dosyć często to zdarza, no ale tam on dużo rykoszetuje, więc jest to łatwiejsze. No, prawie 3000 z podświetlenia. Uszkodziłeś 8, no stąd też dostałeś wsparcie, także, a tylko dwóch zniszczyłeś, więc tak mówię, wszyscy ci dobijali Tak, tylko tylko. tam jeszcze właśnie powinno być więcej damage'u na początku bitwy, w tego T-34, trzy strzały chyba nie weszły, potem jeszcze tam chyba w dwóch, no łącznie to tak naprawdę to powinno być ponad 5, no nie, a nie pytam, no, no trochę szczęścia zabrakło. No, 2037 expa, tak jak mówię, medali całkiem ładna ilość. Oczywiście teraz ten medal duży kaliber jest taki dosyć łatwy do zdobycia. No ja Być już może. chyba z 20 ich zdobyłem. Taki dosyć prosty. No zależy, szczególnie jak się trafia w drużynie przeciwnej takie pomidorki, nie? To wtedy jest prosto do Znaczy, w zrobienia. zależności od tego, którymi tierami gracie, bo oczywiście No też, grając no. dziewiątkami, dziesiątkami, no to już nie jest takie proste, no bo tego damage'u tam No, wtedy trzeba to już już tam, ubić tak, dużo. trzeba trochę. Ja mam chyba mniej tych medali, bo gdzieś koło 10, ale ja właśnie ostatnio grałem sporo dziesiątkami i tam, no tam trzeba się zrobić już po 6-7 tysięcy minimum, żeby było to, żeby ten medal zdobyć. No. Przyzwoita bitwa. Tak jak powiedziałem, chciałem wam pokazać inny sposób walki tym czołgiem. Czyli, bo tobie się akurat udało, że te czołgi, które jechały, trochę nie widziały cię. Dobrze, stanąłeś sobie w jednym momencie i oni tam wszyscy je obijali. No i mapa też do tego I podpasowała, mapa bo do to tego taka. pasuje. Taka malinówka to jest mapą właśnie, na której wygrywają spoterzy tak naprawdę, a nie inne czołgi. Więc kto lepiej wyspotuje, ten wygrywa na tej mapie. Także, tak widzicie, można bić się panterą, chociaż nie jest to wskazane ze względu na to, że jest miękka. A ewentualnie można walczyć tak, że pół na pół, pół spotować, pół walczyć poprzez strzelanie i w ten sposób wygrywać bitwy. I jak ci się gra tym medem w ogóle? Tak ogólnie. Zbyt często na dziesiątkach, tak? Tak, teraz właśnie od 8, ja go właśnie kupiłem po 8, jak weszła 8.11 patch i nie wiem, zagrałem chyba nim może 40 albo 30 bitew, z 80% to na dziesiątkach, tak go Akurat losuję. ta bitwa była jakimś takim przeciwieństwem, bo tu nie było No, dziesiątek. na ósemkach właśnie. Natomiast wszystko jest to związane z matchmakingiem dziesiątek w tym momencie, ponieważ do tej pory matchmaking dziesiątek był oparty na tym, że do dziesiątek dolosowywało czołgi. Czołgi były od dziesiątki miały matchmaking od 10 do 12.
No, tak, no. Natomiast Było tak. teraz jest od 8 do 10 mają dziesiątki i częściej losuje właśnie ósemki na dziesiątkach, co jest trochę niefajną rzeczą, no bo wiadomo, że niektóre ósemki z esetką czy jakimś innym czołgiem sobie zupełnie nie poradzą, więc No jest tak, to. jeszcze jak na przykład, nie wiem, ISM trzecim się wejdzie, no to jeszcze cokolwiek można zrobić, no ale takim medem, no to już tam nie bardzo, nie? No mnie jak wyrzuci Pershingiem, no to tam jest tak naprawdę tylko gold. 170 penetracji, to czy tam T69 jak cię wyrzuci na nie, czy tam 180 penetracji, wyrzuci cię na dziesiątki, no to nie jesteś w stanie jechać na niczym innym, tylko musisz załadować No, golda i na gold, tyle. tak, tylko te 69 to już w szczególności, bo mam chyba 173 na APK-ach. Dokładnie. Bo Pantera to na przykład ma 203, no to już tam cokolwiek, no to można już tam Dobrze. trochę nią podziałać. Dobrze, dzięki w takim razie za pokazanie tej bitwy. Mam nadzieję, że ten czołg ci. Ty go raczej sprzedasz, jak go przejdziesz, nie? Bo. Właśnie postanowiłem go chyba zostawić. Już kiedyś, jak widziałem parę filmików na YouTubie, to postanowiłem go zrobić i sobie go zostawić. No przyjemnie mi się nim gra, tylko po prostu jeszcze muszę go opanować troszeczkę. Jeszcze trochę bitew zagrać, żeby nauczyć się nim grać, nie? Ja to Na razie jeszcze. sądzę, że raczej, znaczy, trudno mi powiedzieć, bo jeżeli grałeś później następcą, czyli 50 E50 czy tam 50M, no to później będziesz miał lepiej, więc no to No nie teraz już. grałem jeszcze, na testowy nigdy nie wchodzę, serwer jeszcze nigdy nie grałem. Nie, bo wszyscy bardzo chwalą właśnie 50, E50, także może jest tak, że lepiej zostawić sobie E50 niż tego, więc no, to już twoja będzie w tym rola. Dobra, kończymy, żeby nie przedłużać. Dzięki za oglądnięcie tej bitwy. Chcesz kogoś jeszcze pozdrowić tak na szybko? No, cały klan może pozdrowię mój. A tak to chyba już nikogo. No i wasz klan, win, faję, pozdrawiam też. Dobrze, jak będzie, no to przekażę. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. No dzięki też.